Cześć, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony duet Izak and Royo, a przed nami kolejny odcinek naszej najlepszej serii z gry A Way Out. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie. Moi drodzy, ta seria to jest coś pięknego. Ja nie chcę, żeby to się kończyło, bo to, co się dzieje w ogóle w internetach, to jak my z Rojem współżyjemy i z wami współżyjemy przy tej serii, w sensie, że tak... że tak jest super. Że tak jest super, bo ludzie lajkują tą naszą serię i subskrybują twój kanał i mój kanał subskrybują. I tak się z tego cieszą i my się z tego cieszymy. No, po prostu to jest taki win-win game series. Słuchaj, ja ubóstwiam. To jest w ogóle moje top 10 najlepszych filmów. Właśnie skazani na Shawshank. Ja mam wrażenie po prostu, nawet nie o to chodzi, że gram w tą grę, tylko że w kółko z nią, z tobą oglądam ten film, któryś raz z rzędu, na tej zasadzie, nie? Coś niesamowitego, to jest... Aż miło poczytać te komentarze po prostu. No nie wiem, co powiedzieć. Dziękujemy, po prostu dziękujemy. No, po prostu dziękujemy, dokładnie, moi drodzy. Także jeszcze gwoli przypomnienia, słuchajcie, ostatni odcinek u Roysona, oczywiście wczoraj. Jeżeli ktoś ominął, no to koniecznie w tym momencie zastopujcie, pójdźcie do Roysona, obejrzyjcie poprzedni odcinek albo poprzednie odcinki, jeżeli nagle wpadacie na ten materiał. No i kolejny odcinek oczywiście jutro u Roysona, jeżeli skończycie ten oglądać, no to też oczywiście serdecznie zapraszamy, link Roya zresztą macie w opisie, a my słuchajcie, tak jak się zatrzymaliśmy wczoraj na tym cliffhangerze, tak, gdzie trzeba wybrać opcję, no to co bierzemy? Spadochron czy lądowanie? Spadochron jest chyba taki, też spadochron bym wziął, taki bardziej taki filmowy bardziej, nie? Filmowy, to dokładnie tak, tak śmierdzi dobrą przygodą po prostu. Dokładnie, sposób Vincenta tym razem. Okej. A, bo ty się boisz skać. No, ja się boję. Jak będziesz chciał pode mną, to uważaj, stary. Bo... Słuchaj, Izak, korzystając z okazji, musisz iść do kina z Paulinką na film Wieczór gier, albo Noc gier. A, słyszałem o tym, no. Ja się tak śmiałem, że jeśli ktoś zna mój śmiech, to wiedział, że jestem w kinie, nie? Spoko, to koniecznie. Bo nie, bo czytałem o tym, czytałem gdzieś o tym filmie właśnie. Tam jest taka scena z piszczałką, nie będę ci nic mówił, ale to jest klasyczny Izak i Royo, nie? To czekam. Nie, to po świętach może zaskoczę w takim razie. To słuchajcie, jednego nie będzie streamu, weźmy Paulinkę do kina. Dobra. To co, Explore? Weź dziennik. No oczywiście, najpierw Explore, przecież tam był automat tam był przecież z grą. Racja! Ja już tam lecę, ale że Krzyś zawrócił. Ty już wiesz. Idę pierwszy, tak jest, zagram na automacie. A możemy grać we dwóch? Kurczę. Ej, to może we dwóch, to jest Grenade Brothers, patrz. We dwóch możemy zagrać. Ale jazda. Grenade Brothers! To jest inna nazwa duetu. Skok z pacją. Aha. Mhm. Jesteśmy tam beznadziejni. To jest taka siatkówka, taka wiesz. O kurde. Dobra. Już opanowałem chyba sterowanie. O kurde, to tak wysoko się nie skacze. Hell yeah! No, to jest pojedynek. To jest pojedynek. Poszło. Nie, to jest straszne. 3 do 1. Na klawiaturze to robisz? Tak. Nie, to... no nie. I nie bezpodstawnie poleciłem ci ten film, bo tam jest właśnie o takich braciach rywalizujących między innymi w gry różnego rodzaju, nie? Takich, którzy nie są w stanie przeżyć w ogóle przegranej, nie? Comeback. Tak, to faktycznie chyba o mnie. Kurde ty. O kurde, ty jesteś dobry w to! Tak, gówno prawda. O kurcze. No nie, wiesz, jest... Przegrywam 3-7, nie mogę przegrać przecież! Jezu, jakie emocje teraz. Kurde, co ty robisz? Teraz siądzie, teraz musiało siąść, musiało. To była zbyt dobra ścinka, nie? O! Oż ty! O kurde! Za nisko podskoczyłem. Ej, dobra, już masz punkt meczowy, ty. A ja powiem ci, że ja kochałem grać w siatkówkę. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tyle lat, tyle gier, tyle przegranych, tyle troli, tyle poniżeń. Wreszcie znalazłem swoją grę w grze. Nie, koniec, stary. Ja, wiesz, do widzenia, nie? Ja zostaję. Ja zostaję. Ja zabieram to zwycięstwo do domu. Otwieram szampana. Czy mógłbyś zanucić specjalnie dla mnie piosenkę Sound of Silence? Hello, Dr. Smile, my old friend, and it's in the sea again. A nie sad violins? No, sad violin też może być. Nie, ale bez kitu czuję się tak szczęśliwy z tytułu tego zwycięstwa, że otworzę chyba wino bez swojej dziewczyny. Wiesz, do czego to było nawiązanie? Do piosenki. Sydney Polak. No. Suzuki, Burgman i Basta. Kurde, nowy król fajne. Tego miasta. Jakie to jest fajne urządzenie, ty. Zajebiste. Ja idę w inny eksplod. A kiedyś lubiłem w ogóle, ten... kosy sobie z drewna robić, wiesz? Nie gadaj! Jesteś, no, uwielbiałem robić kiedyś noże z drewna, nie? Brałem sobie właśnie, znalazłem sobie kawałek drewna i robiłem z tego noże. Ale ty wiesz, jaką ja mam specjalizację po liceum? Nie wiem. Ty też! To ty też strugałeś kosy? Ja rzeźbiłem w drewnie różne rzeczy, no kosy może nie, ale rzeźbiłem w drewnie. Dobra, ile tu jest, Royson? Bo ja myślę, że trzeba... Jak jesteście zainteresowani moją pracą dyplomową, kiedyś puściłem film na kanał u siebie. Wpiszcie sobie na mnie, u mnie na kanale płaskorzeźba 3D. Kurdak, ciężko, ty. Także Rojcio niszczy, ale czasem i tworzy. To jest chyba z 200 kilo na tej sztandze, co? O kurde, nie dam rady więcej chyba. Dlaczego jak dotykam, to są gumowe te? Pomóż mi, co? Stań, asekuruj mnie z tyłu, co? O no, kurde, 10 musi być. Ciekawe, czy tak samo dobrze ci jest z pytągiem na stole. Starczy, Jezus. Ale do góry już podniósł teraz na luzie, nie? A na luzie, no spoko. Tak się męczył, a w końcu tam spoko. Boję się, jeszcze... że skończyły nam się opcje. Tu jeszcze jest rzutka. Rzutki były. No rzutki już były faktycznie. Tu jeszcze taki warsztacik. Kurczę, taki warsztacik jak z różnych gierek w sumie. Tak, na przykład jakiś taki bunkier z Fallouta, gdzie możesz sobie na benchmarku, kurczę, tego... Workbenchu, przepraszam, benchmarku. Benchmark. No myję sobie rączki i buzię po tym pompowaniu. Dobra, nie, ja już spompowany ładnie, przed walką z bossem. Poczekaj, bo ja klikam E, posuszę sobie zęby. Mówisz? Też możesz patrzeć. Nie no, ja obok ciebie sobie stanąłem. Dobra, bierzemy ten dziennik, bo ona tak czeka i czeka. Kocha poczeka. A już, masz już jej dziennik? Czy ja wziąłem jej dziennik? Nie widzę go. Chyba ja mam dziennik. A, tak, wziąłem? Nawet nie pamiętam kiedy. Otwieramy wrota hangaru. Chodź mi pomożesz. No to jest stary, to jest normalnie jak Warszawa Babice, stary, to jest. Warszawa Babice, mówię ci. Ale ty chcesz... Czekaj, dobra. Musimy drzwi hangaru otworzyć. Wiesz, z drugiej strony. I musimy chyba we dwójkę zdemontować... Fuel line jeszcze musimy, no. Przewód paliwowy. Tak, no, trzeba. Ale latałeś kiedyś takim samolotem? Trochę mniejszym w Montanie. A, no widzisz. A jakąś cessną leciałeś? Kłam? Jakąś cessną leciałeś? Chyba nie. Chociaż, kurczę, nie wiem, ja się na tym nie znam, Peter. Nie chcę udawać, że się znam. A ja w takim samolocie się oświadczyłem. Poważnie? No. O kurde, nigdy nie gadałeś. No, to prawda, nigdy się nie chwaliłem w sumie, jak się oświadczyłem po ulicy. Ale właśnie wziąłem samolot taki, polecieliśmy nad Mazury i nad Mazurami, w sensie nad takim naszym ulubionym jeziorem, w sensie się oświadczyłem. Ciężko było klęknąć, co prawda, ale jakoś dał radę. Teraz Izak, bo ja odłączyłem to z tej strony. Spoko, no ja też z tej strony odłączyłem. Nie, strasznie mi się podoba to, że po prostu wiesz, ta gra wymusza na graczach konieczność wykonania takich prozaicznych czynności. No. Bo to potęguje jakby no imersję, wiadomo, nie? Dokładnie. Truim. Słuchaj, dobra, to ty działka, ja luft bombowy. Spoko. Tam w końcu C4 wyciągniesz, tak? Że wykraftowałeś sobie bomby po prostu. Teraz tak. na tym benchmarku. Nie. Ja C4 trzymam na finał. Spoko. No i teraz jesteśmy w tym samolocie, gdzie w sumie się zaczęła historia tak naprawdę, nie? Ty, faktycznie, to jest ten samolot. To była retrospekcja. No i mamy te kewlary w sumie, dwójeczki. No. Ale ewidentnie hajsu nie starczyło na lepsze ciuchy. Ale bez kitu te PKS-y wyglądają ciebie, jakbyś miał dwie słuchawki z każdej strony. No. Baza odbiór. Ale Alan Brody chyba ma taki nos, nie? No. No też trochę podobny jest. On był chudziutki w pianiście, ale potem w Predatorze jak się przykoksił... But I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know, I'm just saying that writing a letter really helps. Jak pierwszy raz zobaczyłem Izaka, Miałem wrażenie, że stoi przede mną taki niemiecki snajper. Te włosy miałeś tak zaczesane. No teraz też mam. Trzymałeś się tak prosto zawsze. Takie pewne spojrzenie. Ewidentny AWP. Szkoda, że nie w CS-ie. No, w CS-ie to tylko z AWP ja coś tam strzelam. No, za chwilę będziemy wyskakiwać. Ja wiesz, pewnie, że z Patachoronem jestem dobry, bo grałem w H1Z1, w Player Battlegrounds, w Fortnite'a. Ja już jestem przygotowany tak naprawdę. Może Vincent się boi latać, spadać z Patachoronem, ale ja nie. O kurczę. A, i jest tam mała snajperka przecież, właśnie. Ojejku, i mojemka. Ulala. Ale powiem ci, że ja bym tego normalnie chyba nie zrobił. Słuchaj, to co, szkoła czy faktoria? No, właśnie. Na poczynki. Ciomka, ciomka. Ja wszyscy wiemy, że pociągniesz za pasek od spodni. Mówisz, że spadną mi spodnie? Ja pierdzielę. O kurde, aż mi czary przeszły, nie? Aż mi czary przeszły. Ja bym czegoś takiego nie przeżył w realu. Ja bym czegoś takiego w życiu nie zrobił. Ale to bez sensu. Jak ty skoczyłeś pierwszy, to oklapiesz mnie albo kupą, albo żegami przecież. Leś na miejsce lądowania. Ja, ale Izak, ty masz faktycznie kurde know-how, nie? Ej, to jest straszne. W życiu bym czegoś takiego nie zrobił, nie? Nie no, kiedyś musimy skoczyć. W tandemie możemy. Jak zginiemy, to razem. Tylko zaprogramujmy sobie ewentualnie jakiś film na pożegnanie. O kurde. O psia jucha! To jest! Zgubiłem spadochron. Weź łap mnie, stary! Łap mnie! Łapie, lecę do ciebie. Musisz! A ty możesz coś robić? Nie, chyba. Ja pierdzielę. No. Łap mnie, Royston, musisz! No przecież lecę w twoją stronę. Musisz! Twój ekran. Łap mnie, błagam. Cię blisko z jest. Przyjacielem, kurwa. Kurde. Tak. Ja pierdzielę, cię zestresowałem, ty. No to masz zdjęcie na miniaturkę, nie? Masz to zdjęcie, Izak. Hulala. Cześć. Tak, Izak się zachowywał, jak pierwszy raz zagrał ze mną w paintball i kulki zaczęły latać. No. Ja to wyciąłem z relacyjnego prośby, ale teraz mogę powiedzieć. No, już wiesz, po jakimś czasie się każda historia się przedawnia trochę, to wiesz, to już teraz już się nie wstydzę. A weź ty steruj, wiesz co? Bo ty sterujesz, chyba musisz by tam polecieć na ten. Aha, to dobra, bo ja sterowałem czymś innym przez chwilę. Ale jazda. My się posuwamy trochę do przodu, nie? Tak. Ja mam na W ucisnę i nic innego w sumie nie mogę, no bo mogę jeszcze do tyłu, nie? Ale się cofam. Ja pierniczę. To było tak strasznie. Ja się zestresowałem autentycznie, jak patrzyłem, co się dzieje. Ja naprawdę, wiesz, ja kiedyś nie miałem lęku wysokości, ale powiem ci, że jak, nie wiem, jak już byłem dorosły, to jak z każdym rokiem czułem coraz większy respekt do wysokości. I w tym momencie naprawdę czuję, że mam lęk wysokości. Jak jestem gdzieś wysoko, patrzę w dół, to mi się robi niedobrze, nie? No dokładnie. Chociaż to teraz się bardziej mówi, że jest to lęk przed jebnięciem w beton. No może to faktycznie. Wysokości. Znaczy, jak się przyjęło, ja nie zamierzam tego zmieniać. O, chyba nie trafiliśmy, wiesz? Ale to jest tylko woda, no bez jaj. Ale obawiam się, że będzie trzeba to powtórzyć. No nie wygłupiaj. Nie no ja. No ja. A, no widzisz? Nie, bo za późno, żeś chyba skręcił tam na ten punkt. No przecież patrz, idealnie. Aha, bo ja się zagadałem. No, zagadałeś się trochę faktycznie. Bo ja myślałem, że to kascenka poszła, nie? To no. Lecimy spokojnie. Dobra. Ja to będzie dobrze. Nie, no nie ma to jak nieświadomie przedłużyć materiał. No, zupełnie niechcący. Zupełnie. Nie, ale... Jestem już mistrzami. Ale autentycznie, to jest... Jak ja widzę coś takiego właśnie, jak kurde, jak wyskakiwam z tego samolotu i patrzę w dół, jeszcze mu ten spadochron spadł, ja absolutnie czułem ciarę na plecach, mi się zrobiło... Ja się zestresowałem w tym momencie, naprawdę. No. Dobrze, ten orzeł nie przeciął nam linek. No. No to ładne miejsce do lądowania. A jak puścisz W, to będziesz pewnie bardziej płasko leciał, wiesz? Czy nie? Puściłem W. Okej, no widzisz, teraz bardziej płasko będziesz leciał, mi się wydaje. Teraz tak, faktycznie. No. A tak, żeby tam wylądować idealnie trzeba. Może jakąś eskę? Czy jeszcze nie? O, jest taka scenka. Pierdziele, te... Oni więcej przeżyli przez te kilka dni niż pewnie przez całe swoje życie. No. Klasyczna bagatelizacja. O. A teraz aż twoje dialogi są na górze, moje na dole, nie? Ja nie lubię takiej perspektywy. Jezu, aż mi niedobrze. No, ciężko tak jest. Ciężko, wolę boczne. No, ja też. To jest najgorsza możliwość podzielenia ekranu. Na przykład cię już zgubiłem, no, ale jesteś, no. No. A ty grubasku. No ta. Dawaj łapę. A spoko, tak go złapał za dłoń tylko. No ja na PZ teraz, Staszek, mówiłem ci, robi mi tą tarczę na marker. Mhm. Dlaczego ty mówię, bo mi się przypomniała ta rączka z Army of Two właśnie. O, chyba synchronizacyjny strzał. A, o, flanka będzie jednak. Chociaż kurde. Możemy też to zrobić po prostu wingman style, nie? Nie, jest trzeci. A to nie zabijemy tego trzeciego też? To ja strzelam tam tego daleko. O kurde. No i super. No i okej. Fajnie, nie mamy limitu amunicji, cudowna gra. Tak, to mi się podoba akurat, no. To jest bardzo w porządku. Wow, i przewrót z pacją. No, można unikać kul. Patrz, się czuję jak jakaś kuleczka w Mario albo w Sonicu. A to jest, miejsce do schowania się. Nie, my to wiesz, mamy jednak wyrobionego aima. No tak. Można dojść dalej. Tu spację jak coś, podpowiadam tylko. O kurczę, jejku, to dobrze. Odginamy blachę. Mhm. To wygląda jak zdejmowanie tapety z jakiegoś, wiesz, z jakiejś typiary. Mówisz do powiem razie, o przejucha. O kurde, SDK ma. No to on jest, wiesz co? Ja myślę, żebym go ściągnął, nie? Ale chyba w tym momencie jest trochę za daleko chyba, wiesz? No widzę go niby, ale... Obawiam się, że nic nie do ściągnięcia w tym momencie, wiesz? Nie, my musimy po prostu, wiesz... No. Nie da rady na razie. Łup. To od razu przypomina mi się jakby druga część filmu Full Metal Jacket, gdzie ten snajper ich tam przyszpilił. 5 kul ma w magazynku? Ile ma kul w magazynku? Cholera jasna. Jest tak, no, z 5, 6 max. Jeden w komorze. No właśnie tak myślę, że więcej. Albo ma perka na szybki reload, wiesz? No to chyba bardzo szybki reload, to już chyba wysoki poziom. O kur... No, bije mocno, to jest drabina. Drabina, dobra. A, bo te drzwi zamknąłeś. Znaczy tylko, wiesz, zostałem tam prawie po ryju, nie? Jakby przygwoździł mnie przy tych drzwiach. No, przecież ty wejdziesz, dopiero wtedy mogę wchodzić, dobra. Wyjeżdżam. O kurde, ty! O kurde, rozwalił mi drabinę chyba, albo nie, to może sama drabina się rozwaliła. A musisz załatwić jakoś... A już? Ta. No to timing jest dobry, ci powiem. O kurde, ja teraz snajperkę. A wupa. O kurde. Jak to nie wlazło, nie? Nie widzę. No chyba czysto. Wiesz co, dalej. Idzie. Nie, dobra. O. Leży. Dobra. Kolejny. Ładnie. Pięknie! Ale doskonały etapik, nie? No. Trochę strzelania też, nie? Jaki on jest dobry. A, to jesteś ty. A co, ty chcesz strzelać? Nie, ale na szczęście idą. Ładnie, bo tego nie widziałem. Dobra, dalej cię osłaniam. Idą. Widzę. Kurde, Izak, jak ty ich czyścisz, nie? Nie mam w co strzelać. Nie no jak? A tam tego nie widziałem. Widzisz mnie? Czekaj, widzę cię. Widzę cię. Ładny. No to jest strzałeczka nawet, w którą stronę iść. Co to było? Drzwi są. A, bo tu idą. Kurczę. No teraz trochę boli. Jak walnął! Na górze jeszcze jeden. Dobra, mam go. Leży. Jezu, my nawet jednocześnie strzelamy. Dobra, idę do ciebie. Okej. Okay. Doskonały etap. No, super teraz zrobione. Ciekawe dlaczego. No i dlatego jest poziomu, bo jednak... Wiesz, w poziomie no, masz jednak szerszy zakres widzenia. Tak. Gdy ciebie strzelają ludzie. To mnie racja. Chyba mam spaść na dół, czy dać ci rączkę, czy... Nie, chyba ja spadam na dół. O, ja idę do ciebie jakoś. Albo nie, chyba we dwójkę mam. Pomożesz mi, no, pomożesz mi z bramą. No, dobra, dobra, dobra. Nie ma problemu. A, o nie! A, stukaj. Łatwo. Dobra. Mi się etap w Punisherze kojarzy, w dżungli taki był. No, świetny żart, nie? Co powiedział, bo nie słuchałem? No, że zawalony most ma nas zatrzymać. Co za żart. Za żart. Straszne jak postaci. No, widoczek, kurde, jak w Uncharted to jest, nie? No. No, chciałbym kiedyś do Meksyku polecieć. Ja średnio chyba. Tak? Nie, tam jest strasznie dużo ładnych takich miejsc w ogóle. No, szczególnie, wiesz, podczas zamieszek narkotykowych. No tam akurat gorzej. Nie, ale mój ojciec był w Meksyku i są przede wszystkim... piramidy. Budowle azteckie. No, to też ciekawe jest. No, ja byłem w Peru i w Boliwii kiedyś, więc też Ameryka Południowa. Też trochę widziałem, ale... O. To co? Czekaj, czekaj, bo Jezu... No jak to co? Na głośno. Na głośno. Naszym aimem? Dobra, to będzie wojna, trzeba będzie to porobić. Podło. Powinno być odwrotnie, ty masz bardziej snajperski temat. Dobra, idę do ciebie. Dobra, ja tu parę pościągałem osób. Ładnie. Dobra, ja pójdę z drugiej strony. Jest. Coś strzela, nie? O, dobra, widzę. A to dziad jeden. Jakie pudła teraz. No, ładnie, dobiliśmy go. Mhm. Idą z góry. Góra. Prawo, no. Mhm. Wow. Lewą stronę masz, uważaj. Cholera jasna. Z każdej strony. O kurde, to się robiło nieprzyjemnie. Ta lewa mi wkurza, dobra. Lewa leży. Gdzie są najdy, nie? Jakiś smoke czy coś, flash? No właśnie, chyba musimy grać jako. Dobra. Ładnie, ty jednego, ja drugiego. Ulala. Leży. Okej. Okay. No to się posuwamy. Przez tą bramę tutaj, przed nami. Polecą na B. Idą. Kurde, góra. Leży. Dobra. Chyba czysto, nie? No, za bramą tylko są, nie? Ale tu możemy po schodkach na górę pójść, jako się ominąć. Tak, tak. Więc na luzie. Do auta? Nie. Tutaj? No, też przejdziemy. O, ale możemy to popchnąć. O kurde. Robimy to. Nie. Czy tak miało być? No chyba tak. Chyba tak. A tak, barierkę rozwaliliśmy. Przez którą, uważam, mogliśmy przejść, no ale ważne. O, to można zmienić broń w razie czego. O kurczę. Ale ja za snajperką zostałem, się z tego dobrze strzela. Nie. Jest okej. O, i tędy. Chociaż teraz może będzie trochę walki w zwarciu. Trochę bliżej będzie, nie? To jest. Dobra, no otwieram. Ry. O. Mamo to. Oni tak przez tą dziurę będą strzelać. Aha, kurde, ja chciałem oflankować coś tego. A no, tu cię złapali. To mnie złapali. Nie wiem, tak się da. Czekaj, no. Będę kamerował. Taka dziurka jest, ja celuję idealnie w dziurkę. Wiesz co, ja spróbuję z przewrotem. No, z przewrotem. I chowa się za beczkami w razie czego, nie? Ja kameruję. Dobra. No niby jestem. Dobra, ja też przechodzę sobie kawałek. O kurde, to faktycznie boli to. To cholerka. No bardzo nie wiem co teraz zrobić, bo jestem wystawiony strasznie. Masz schodki tam masz, nie? A są faktycznie, dobra. Dobra, skupiam ogień w sumie na sobie teraz, więc dobra, jest spoko. Skupiaj. O! To bramę możesz ten. Podrzuć pod bramę. Strzelaj! Kurde. Pięknie! Oj, na styk! No, już było niebezpiecznie. Już było niebezpiecznie. Dobra, wjazd. Ale ładnie. Klasyka. Spoko. A chyba byśmy się zmieścili pod tym jakoś. Mhm. Dobra, tego trzeba dorwać. Mhm. Kurczę, gdzie jestem? A bo tu blisko raz... O, pudło. Dobra, poprawiłem się. Dobra, oplankuję. Dobra, leży chyba. Ja ich będę miał zaraz na wyciągnięcie. Dobra. Ja tu podjeżdżam. Dobra, jeden leży. O, dobra, spoko. Mam go. Schodzę sobie na dół. Dobra, dwóch zdjąłem. Wow! Wow! O kurde, ty, jak cię dorwał. Jak mi wjechał. Na blisko. Zaatakował cię. Dobra. Jasna cholerka. No tu jest ten cwaniak jeden na blisko, no, no. Dobra, leży. Mhm. Dobra, jedę od prawej. Już pomagam. Ładnie. Leży kolejny. Jeszcze jeden się chowa. Dobra, leży. Kolejni. No to padło. Ładnie. Ty na hita ich bierzesz? Tak, w głowę na hita, no. W głowę na hita, okej. Mhm. W ciało chyba dwa. Wiesz co, może basenik? Nie? Popływamy? Mhm. Ojejku. Idealny moment, no dokładnie. No, dokładnie. I teraz jesteśmy cali mokrzy. Chyba czy są flamingi nawet. No urządzili się tutaj całkiem przyjemnie, nie? No. Dobra. Mokrzy tak jak widzowie, gdy wjeżdża odcinek. 3, 4. Ale wjazd. No, ładny. O, ten kurde dobry, nie? Przecież to jest nawiązanie do Montany. Znaczy, no, dokładnie, no. Scarface. Dokładnie, Scarface'a, no. No. Identyczny garnitur przecież. No. I z tym domem też tak samo, nie? Tak. O kurde, takie pudła. Tam coś widać? Chyba tak, dobra. Ten oberwał. Kurde, taki trochę gdzieś po lewej jeden obity jest. Aha. Dobra. Jaki paintball. O, jeszcze jeden z góry, nawet dwóch. Leży? Jeden na dole jeszcze. Leży. Do góry, nie? Mhm. Właśnie lubię gry akcji w TPP. No, skubany. Dostał w rękę? W rękę tak. Dostał. Mhm. Leży w rękę. A jednak, gdzieś w biodro. Kurde, jakie sceny. Ale złoty digierek jest. A może nie digierek w sumie. Nie, to jest kolcik. No, no. Ale skin faktycznie zacny. No, taki ładny. No i co teraz? No to twój odcinek, nie, żebym zrzucał odpowiedzialność. Vincenta. Wiesz co, dajmy chociaż... twój sposób. Chociaż... Musimy się zastanowić, bo jest 30 minut odcinka, nie? No. To wygląda tak, jakbyśmy mieli za chwilę grę kończyć. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przygotować was psychicznie na jutrzejszy finał u mnie. No właśnie. Też bym tak powiedział, bo będzie, wiecie, będzie sprawiedliwie, bo u mnie byłoby wtedy więcej odcinków, gdybyśmy u mnie przeszli. Ja wiem, żebyście chcieli to zobaczyć, ale wiecie, to jest jednak duet i uważam, że będzie sprawiedliwie, jak zakończenie będzie u Roysona, skoro u mnie był początek. Też mi się tak wydaje, moi drodzy. Zapraszam serdecznie. Oczywiście bez zmian. Jutro, godzina 16. Dzięki serdecznie i do zobaczenia jutro, Roya. Trzymajcie się. Tarcza.